kto jest z konkurencji? Na moim kanale. Jeśli tu jesteście, jesteście nie tylko fanami moimi, ale pewnie mojego kanału, ale i zapewne klocków Kobi, czyli polskich klocków, którzy jako jedne z nielicznych na świecie, a najbardziej kojarzone są właśnie, jeżeli chodzi o serie wojskowe, no Lego się tego tematu boi, więc pozostaje nam tylko i wyłącznie Kobi i chwała im za to. Kobi już nieraz było na moim kanale, nieraz testowaliśmy, czy w ogóle to fajne. I wiemy, że to jest fajne, wiemy, że klocki są fajne, wiemy, że są naprawdę solidne, porządne, mają wizję na siebie i tak dalej. Dziś paczuszka, która wpadła w moje łapy dzięki Maciek i Klocki. Dzięki Maciek i Klocki i tylko to go oszczędzi, że z tego działa go dziś nie oszczelamy, bo od niego dostałem tą paczkę na trzecie urodziny mojego bazowego klockowego kanału, czyli Klockozaura. Tu znajdziecie link, jeśli jeszcze jakimś cudem was tam nie było. Moi drodzy, 60 klocków, jeden hipek, zestaw numer 2150. Żołnierzyk tutaj właśnie z tym karabinem i z tym wszystkim. Nie traćmy jednak czasu i otwórzmy sobie to. Troszkę mnie boli, że to nie ma takiego fajnego otwierania jak Lego, że wciskamy paluchy i tyle. No bo tak widzicie, musimy trochę zdewastować niestety to opakowanko. Ja się domyślam, że ono jest zapewne mocno archiwalne. Jeżeli ktoś kojarzy, skąd ono jest, ile ono może mieć lat i tak dalej, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Znajdujemy instrukcję. No właśnie, że po niej widać, że to jest archiwalne coś. Okej, okay, jest instrukcja. Instrukcja wygląda tak trochę ubogo, ale fajne jest to, że pokazują, który krok tylko w tym momencie przyczepiamy. Natomiast nie wiem, ale to jest wojskowe, więc używać określenia, że jest ubogo w wojskowym secie. No wiecie, to ma być chyba nawet w takim klimacie. A w środku spójrzcie, jak znajdziemy upchane wory, czyli to opakowanie do minimalnych rozmiarów próbowano sprowadzić. Właśnie po to, by tam upchać też wory maksymalnie. No cóż, tak to wygląda. Nie troszkę szkoda, że to opakowanie tak, no niechlujnie troszkę. No ale oczywiście tu nie dla opakowania kupujemy ten zestaw. Pierwszy rzut oka rzuca nam się gumowe właściwie kule, które tutaj będziemy do karabinu wrzucać. No ciekawie ten element wygląda. Fajnie, że jest gumowy. O dziwo, wow! Tak, mówię, że to jest fajnie, że jest gumowe. W Lego się oburzam na każdy gumowy element. Natomiast akurat tego sobie nie wyobrażam, by mógł być wyglądać inaczej, bo plastik no zdecydowanie zbyt łatwo mógł tu na tych łączeniach popękać. Dość taka duża tutaj widzimy podstawa tego kłada i aż trzy worki. Co jeszcze jest bardzo ważne dla tych setów Kobi tutaj przede wszystkim, to że nie mamy tutaj absolutnie żadnych naklejek. Lego, patrz i się ucz. To jest nadruk. Wszędzie właściwie mamy nadruk. Tutaj oczywiście Kobi też ma kilka ciekawych elementów, takich, których nie ma Lego. Mieć musi, więc ma. Takie elementy, których Lego nie ma i przypuszczam, że nigdy nie będzie miało. No bo jak możemy mówić w momencie, gdy Lego raczej nie będzie miał wojska, o takim elemencie? Na przykład właśnie to, co wymachiwałem. Ciekawe nadkola, zakola. No wiele naprawdę ciekawych elementów. O, koło jest gumowe, że jeżeli byście nie wiedzieli, również ciekawa, wysoka. No ciekawych elementów na pewno tu ogólnie nie brakuje. Co do jakości klocków, pamiętajmy, że już Kobi, mówię, robiliśmy i wiemy, że to są naprawdę porządne, solidne klocki, jak najbardziej godne, by już nawet ich nie porównywać do Lego, bo jest to pełnoprawna marka, każdym klocem, każdym elementem plastiku. Więc okej, moi drodzy, cóż, zrobimy sobie tutaj speed build na waszych oczach. W ogóle wiecie, co mnie przeraża, że wbrew pozorom ta recenzja bardzo przypomina mi recenzję Lego, co właśnie też świadczy trochę o jakości Kobi, tak? Wiecie, normalnie to otwieramy, jest beka z elementów, że to dziadostwo, to dziadostwo, a tu wiemy, że to nie jest dziadostwo i dotykamy, porównujemy w ogóle to do Lego. No, to już naprawdę jest coś i tu należą się gratulacje Kobikom. Moi drodzy, złóżmy sobie więc ten zestaw teraz na waszych oczętach. No i zobaczmy, jak on tutaj będzie wyglądał w całości, tak? Speed build! Thank you.
Moi drodzy, i tak prezentuje się cały złożony set. Zostaje nam tutaj tyle elementów, ja nie wiem, czy czegoś źle zrobiłem. Nie, raczej nie zrobiłem nic złego. A moi drodzy, zacznijmy od rzeczy, które mnie tu sfrustrowały na starcie. Przede wszystkim instrukcja, która, no widzicie, jak wyglądała. No i to budowanie faktycznie, no nie jest miłe, gdy trzeba tu trzymać, tu lata, tu wszystko i tak dalej. Tym bardziej, że patrząc na wielkość opakowania, spokojnie mogli to włożyć na płasko. Drugą rzeczą, która mnie frustrowała, to widzieliście na samym końcu, ale to się okazało, że po prostu jestem ułomny. Spójrzcie, bo to rozwiązanie to nie jest właśnie minus, wbrew pozorom to jest plus. Spójrzcie, tylko w tym wyłącznie wariancie nam się to tutaj zdejmie. Przez to, że widzicie, tu mamy wyprofilowane to, co jest, uważam, czadowe. Na pierwszy rzut oka... Ja się mówię, na pierwszy rzut oka sfrustrowałem, natomiast później uznaję to za mega fajny motyw, teraz nam to nie spadnie i naprawdę to jest coś, co z chęcią zobaczyłbym też w Lego, moi drodzy. Co mnie jeszcze sfrustrowało, to, że właśnie 2-3 razy, nawet jak widzieliście przed chwilą, jakiś klocek gdzieś tam odpadł, ale powiedzmy, że okej, może tutaj czegoś nie docisnąłem. No i to właściwie, moi drodzy, koniec minusów. Przejdźmy sobie teraz jeszcze takiego, no właśnie to już coś jest, wiecie, subiektywnego, mega mocno. No Hipek. No wygląda trochę jakby albo z Solarą przesadził zdecydowanie, albo najacie za dużo karotenu i tak dalej i po prostu no coś go tutaj wzięło, zmieniło mu ten kolor skóry na taki mocno, no pomarańczowy nawet, bo to nie jest jakiś chyba latynos, chociaż chyba powinien być. No ale okej, no widzimy koszulka wojskowa jak najbardziej, nieśmiertelniki, nadruk, okej. Oczywiście czar pryska, gdy spoglądamy z boku i nagle tu się kończy nadruk i plecki, bo wiecie, od tyłu wyglądamy, że mamy gościa bez koszuli. No a tutaj nagle mamy gościa w koszuli, no to jest troszkę słabe. Oczywiście on się wokół własnego tułowia obraca, bo tak już ma Kobi. Natomiast ja nigdy nie ukrywałem, że hipki Kobi mi się nie podobały. Więc tutaj również nie chcę go, wiecie, hejtować co do zasady, gdyż po prostu to jest specyficzny styl, który być może niektórym się podoba i jest okej. Także tu nie będę go jakoś specjalnie hejtował, nie jest to też podróbka Lego, byśmy mogli hejtować, tak jak hejtujemy tam ewidentnie podróbkę, która jest nieudolna, bo tu absolutnie tak nie jest. Oczywiście hipką tym jeszcze obracała się tutaj dłoń wokół własnej osi. No mówię, no tak za dużo karotenu zdecydowanie, kolego, bez tego byłoby, no po prostu uważam lepiej, ale no wiecie, cóż, różni są żołnierze, żołdacy na świecie. To zestaw składa się z dwóch elementów, jednym jest skład, drugim jest przyczepka. Omówimy może je sobie w miarę jednak osobno, bo jest tu o czym porozmawiać. Kład przede wszystkim zbudowany jest mega solidnie. Spójrzcie, tu z poziomów mamy zbudowane, by nam się to nie rozpadało jako właśnie konstrukcja. Tutaj też solidna ta podstawa, wszystko fajnie, ten tutaj nadkola, wszystko wygląda fajnie. Ciut bym się przyczepił tutaj kierownicy, która wygląda po prostu trochę jak zwykła rurka, no ale nie będę jej się mimo wszystko czepiał, gdyż uważam, że jest jak najbardziej okej. Oczywiście, gdy hipek nam tutaj siedzi na tym kładzie, no to on tak średnio siedzi i też się tu nie trzyma, no ale te hipki już takie są oczywiście co zasady, że nie mają tych studów na tyle, by sobie porządnie usiąść i wygląda naprawdę to spoko, światełka, elegancko, wojskowy kład jak się patrzy. No i jest też przyczepka tak zrobiona tutaj w ten sposób, niesamowicie mówię, ciekawy, ta beczka się prezentuje, nie wiem na co jest to. No i oczywiście jest też ten KM, no i właśnie z tym mam trochę problemy tylko, ale KM, spójrzcie, jak fajnie zrobiona podstawa, dodatkowo możemy tymi nóżkami jeszcze machlować, no bo to są luźne klocki, które możemy oczywiście przesuwać, machlować. No i jest ten KM tutaj na tym klocku, który pewnie no tu by się ciężko, żeby się na tym przekręcał, bo to się nie kręci, musimy przesuwać cały KM. No tu już góra, dół chodzi, że aż miło i ale by się chciało teraz iść na, wiecie, takie konto konkurencji jednej, drugiej, trzeciej z tym KM-em, jakże fajnym, jakże misterno, po prostu przepiękny jest i wiecie, i tylko tak robić. I tak po tych wszystkich kanałach.
to jest z konkurencji. No naprawdę, moi drodzy, ta broń wygląda wyśmienicie. Lego czegoś takiego nigdy nie będzie miało, więc jak najbardziej trzeba docenić to w Kobi. Dodatkowo oczywiście to nam na spokojnie tutaj idzie wtyknąć, choć no tu nie na środku wiadomo, bo nie mam wyśrodkowującego studa. Natomiast spokojnie nam się to trzyma na przysłowiowej pace, na przysłowiowej przyczepce. I też ktoś tu może stać, jeździć i też może robić, wiecie, z tego. No, czy aż się nie prosi o drugą figurkę w tym secie, żeby ona właśnie to takiego robiła z przyczepki? Moim zdaniem aż się prosi. Brakło mi trochę też broni ręcznej, na przykład długiej, bo ona była na przykład tu w tym, bo nie do końca wiem, po co jest teraz ta beczka, chyba że właśnie na łuski, na te kule by tutaj odlatywały. Mimo wszystko uważam set za wysoce udany, jakże przyjemny. Mówię, nie wiem ile on kosztował, przyjemny, mówię, wojnie, że jest przyjemna, wow. Nie wiem ile on kosztował, bo dostałem w prezencie ten, ale naprawdę jest to świetne i serduszko boli mnie, że kolego nie robi takich rzeczy i nie będzie robić takich rzeczy. Natomiast serduszko też mówi mi, że kurczę, coraz bardziej chyba muszę przyglądać się tym Kobi, szczególnie wojskowym, bo ajajaj, no ale się miło robi na serduszku, że właśnie to polskie klocki są aż tak fajne. Warto zakupienia, moi drodzy, że mnie spytacie, ja to już mówiłem już dawno. No, nie obyło się oczywiście bez wad, natomiast patrząc na stosunek ceny Lego na przykład do Kobi, absolutnie te wady tutaj nie grają takiej roli, bo nie są to aż tak drogie, kurcze klocki, a są naprawdę fajne, ciekawe, dostajemy coś, czego nie dostajemy nigdzie indziej u konkurencji. Moi drodzy, naprawdę ciekawe. Mówię, kilka rzeczy można było tu naprawdę poprawić, ale są to raczej kosmetyka. O Hipku się nie wypowiadam, bo są osoby, które się prawdopodobnie podoba taka wersja Hipków. Mi co do zasady się ta wizja nie podoba, ale też nie jest jakaś taka, wiecie, żebym go do rąk nie chycił, się nim nie bawił. Jak najbardziej w mieście WTF będzie, będę się nim bawił. Hipek, druga broń, byłoby arcy naprawdę świetnie. Natomiast cały czas nie zmienia to faktu, że jeżeli Lego mają 10 na 10, to Kobi absolutnie na mocną dziewiątkę, nawet nie wiem, czy z plusem zasługują po prostu, bo jeżeli chodzi o jakość, o wykonanie, o pomysł, o realizację, o całą otoczkę, jest po prostu świetnie. Kobi warto, moi drodzy, kupować. Więc nie jest to jeden z tych odcinków, gdzie mamy bekę, że klocki są śmieszne i podróbkowe i tak dalej, a takich odcinków nie brakuje na moim kanale. Także koniecznie wpadajcie na takie odcinki, by się pośmiać. Tu nie mamy z czego, bo tu wszystko działa dobrze. Są odcinki gorsze, są odcinki lepsze. Wpadajcie i tu, bo naprawdę uważam, że warto tym alternatywnym klocem się zainteresować. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych odcinkach, na tym czy na innych moich kanałach. Bye!